Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpocznijmy dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek. Wspaniały. Dzień dobry, Leszku. No, dzień dobry. Jak tam zdrówko? Dziękuję, u mnie w porządku, u ciebie? No też w porządku, nie narzekam. Zawsze mogłoby być gorzej. Lepiej, żeby nie. Lepiej, no właśnie, żeby... więc trzymamy się tego, że jest po prostu dobrze i niech tak zostanie. Odbieramy od razu pierwszy telefon, 726 114 114. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Witam serdecznie. Słuchamy. Ja dzwonię tutaj ze Starego Miasta, ponieważ od 1 lipca jest zamknięta tutaj droga od Żabki tutaj na rogu do teatru. Tak. Kierowcy sobie nic z tego nie robią. Wszyscy sobie tamtędy jeżdżą. Po prostu policja jest bezradna, bo przyjeżdżają tutaj na wezwania mieszkańców. Pani dzielnicowa rozkłada ręce, no bo naprawdę nie nadąża już jeździć tutaj ze swojego biura pod PKP na Starówkę, bo niestety to jest, że tak powiem, nagminne. Jest to taki problem, że nie rozumiem w ogóle kierowców, którzy nie przestrzegają tych przepisów. Tłumaczą się, bo wczoraj akurat radiowóz podjechał, to słyszałam, że tłumaczą się, że oni po prostu nie widzą znaku. Że jest, to do okulisty muszą iść. Tak, do okulisty trzeba ich wysłać. Na to wychodzi. Ale to dziwne, bo przecież i donice są ustawione i znak zakaz wjazdu też prawdopodobnie jest postawiony, podejrzewam. No tak, to... oczywiście. Ale no niestety kierowcy twierdzą, że nie widzą tego znaku. No najlepiej powiedzieć, że czegoś się po prostu nie widziało. No oczywiście i po prostu te klomby są też postawione tak, jak są postawione, aczkolwiek w tamtym roku to wiem, że była sytuacja, kiedy kierowcy sobie je po prostu przesuwali. O, to dopiero. Także bardzo prosimy władze naszego miasta, żeby się tutaj troszeczkę bardziej zajęły tą sprawą. Może trzeba, nie wiem, te klomby jakoś gęściej postawić, żeby ludzie tego nie przesuwali. Ale no bo bez sensu za każdym razem policję wołać. No tak, tylko że wie pan, w razie jakiegoś, nie wiem, pożaru, czy żeby pogotowie przyjechało, no to nie powinno to też tam być zastawione. Nie wiadomo jak, tylko po prostu kierowcy powinni zważać na znaki. Dla mnie znak to jest świętość, prawda? No, od tego tak, one tak są. Nie uczyli. Tak jest, od tego one są, żeby były świętością dla kierowców. Tak właśnie. No dziękujemy za ten telefon. Zapisaliśmy, sobie ten temat. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Do usłyszenia. No, ciekawy temat. Jestem ciekawy, jak się władze miasta odniosą do niego. Ja wiem, jak się odniosą. Dorzucą coś? Nie, po prostu w takich przypadkach, jeśli widzimy przypadki łamania prawa, dzwonimy na policję. No tak, tylko że policja już nie daje rady, sam słyszałeś. To nawet wiesz, nie tyle nie daje rady, no bez sensu też co chwilę... A może jakby zamontować takie słupki otwierane automatycznie, jak z drugiej strony, które byłyby tylko, wiesz, zamykane na okres letni? Może, gdyby. Teraz zobaczymy, jaki telefon. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, halo. No to tak, się nie dogadamy, więc polecamy raz, że ściszać radioodbiornik, a dwa, rozmawiać z nami przez słuchawkę swojego telefonu, tudzież przez system głośnomówiący, który macie albo w samochodzie, albo do którego jesteście podpięci. 726 114 114, czekamy na telefony pod tym właśnie numerem, jest telefon, więc może teraz się uda. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, halo. Halo, halo, słuchamy. Miłego dnia życzę panu. No, również życzymy miłego dnia. Młodzież dorwała telefon w dłoń i darmowe połączenia. Miłego dnia również oczywiście. No jasne, że tak. I udanych wakacji przy okazji. A wakacje trwają. Animacje na wakacje, między innymi RCS w Lubinie zaprasza na baseny zewnętrzne na nowy cykl wakacyjnych zajęć dla najmłodszych i nie tylko. Odbywać będą się w weekendy, a w programie szukanie skarbów, aqua aerobik, zabawy plastyczne, tory przeszkód, dmuchańce i wiele innych atrakcji. Pierwsze spotkanie już w sobotę 8 lipca. O tym przeczytacie na naszym portalu miedziowe.pl.
Tak, przeczytać już też o tym, że od kilku dobrych dni trwają zapisy na wrześniowy bieg katorżniczy w Kotli, czyli Kotla Active 2023. Tradycyjnie trzy dystanse, choć ten najkrótszy został wydłużony o 2 kilometry, z 3 do 5 kilometrów przybędzie przeszkód, nie tylko tych w terenie, ale do tej pory ci, którzy mieli do pokonania 3 kilometry, nie biegli na przykład przez 70-metrowy wygaszony piec, czy nie czołgali się pod olbrzymimi krazami na piasku, a teraz już będą mieli na tej 5-kilometrowej trasie taką możliwość. Zapisy na stronie timekeeper.pl. Znajdziecie szczegóły w moim artykule na miedziowe.pl w portalu regionu. Wpisowe na 5 km 100 zł, 120 zł na 8 i 14 km. Warto się pospieszyć, bo miejsce 260, a blisko setka zawodników już się zapisała. Tak więc do połowy sierpnia jest taka możliwość, aby zgłosić swój akces do wystąpienia w Kotli. W Kotli i okolicach, bo trasa będzie prowadzić po terenach leśnych. Nie zabraknie błota, nie zabraknie wody, nie zabraknie piachu, nie zabraknie przeszkód w terenie, tak więc szykuje się niezła zabawa. A ci, którzy nie będą w stanie pokonać przeszkody, no to będą musieli 20 razy zrobić padnij powstań, czyli popularne burpeesy do wykonania, jeśli przeszkoda nie będzie na tyle prosta do pokonania, że dany uczestnik sobie z nią nie poradzi. No to wtedy padnij powstań i to 20 razy. No, właśnie. A sama impreza lekko nie jest wtedy. 10 września. 10 września w Kotli. Samopadnij powstań lekkie nie jest, więc czasami chyba lepiej zaryzykować i wykonać daną konkurencję, dane ćwiczenie, tudzież daną przeszkodę po prostu spróbować pokonać. No bo takie 20 razy padnij powstań to dla niektórych jest naprawdę katorżnicze wręcz ćwiczenie. Dobrze, patrzymy na zegarek, widzimy 9.22, no a wy nie dzwonicie. Był już jeden temat dotyczący klombów, dotyczący zamkniętej drogi na Starym Mieście w Głogowie, za ratuszem. Wzorem ubiegłego roku tak. Władze miasta postanowiły, żeby z tej części Starówki ruch samochodów wyprowadzić i to potrwa do połowy września, żeby móc w spokoju, to na prośbę przedsiębiorców i właścicieli tamtejszych ogródków gastronomicznych, żeby można było w spokoju, a nie przy gwarze samochodów i spalin, żeby posiedzieć po prostu w spokoju i w ciszy. Ciekaw jestem, jak to się zakończy, czy kierowcy dalej będą tamtędy jeździć, czy mimo wszystko będą starali się omijać to miejsce. 726 114 114 to jest numer do nas i pod tym numerem oczywiście czekamy na wasze telefony do godziny 9.45. Na pewno czeka nas króciutka przerwa reklamowa w okolicach 9.30, więc jeszcze macie czas, jakieś najbliższe 7 minut do dyspozycji do przerwy, no a później po przerwie jeszcze w okolicach 15 minut, więc śmiało, tego czasu jest naprawdę dość sporo. Wystarczy po prostu wybrać numer 726 114 114 i nas poinformować o tym, co dzieje się w regionie. Może o czymś nie wiemy, może coś macie, jakieś pytanie, chcielibyście uzyskać odpowiedź, no i nie wiecie, gdzie taką odpowiedź moglibyście uzyskać, a może jakiś pomysł jest, tudzież zwrócenie uwagi na pewien problem. Halo, dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry, pozdrawiam was. Mam pytanie. Wszyscy budują ścieżki rowerowe naokoło w Polkowicach, a co ze ścieżką rowerową do Sławy Śląskiej? Nic nie mówi na ten temat. Może państwo by coś powiedzieli. Będą wybory, znowu będzie prezydent obiecował ścieżkę do Sławy. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia. Temat dotyczy tak naprawdę trzech samorządów. Gmina Miejska Głogów, Gmina Wiejska Głogów, a także Gmina Kotla. I tu połączenie tych trzech samorządów, wspólne działania doprowadzą w końcu do tego, że ta ścieżka powstanie, przy czym na pewno nie stanie się to w najbliższym czasie. Tak. To jest cały czas w fazie, myślę, planowania i projektowania i przede wszystkim szukania kasy na to, jak to zrobić. Trzeba po prostu poczekać i tylko tak jeszcze przypomnę, nie Sława Śląska, tylko Sława, tak. Bo Sława Śląska to tak dawno temu się na tą miejscowość mówiło. Podobnie jest chyba z Górą, prawda? Tak, Góra też była kiedyś Śląska, teraz jest po prostu Góra, więc jeśli byśmy już tak mieli trzymać się takich nazw, to niech będzie Sława, po prostu. Miasto Sława. No, byłoby miło, no zresztą ta ścieżka też bardzo mocno umiliłaby i uatrakcyjniła ten obszar między na przykład Głogowem właśnie, a Sławą. Dojazd do jeziorka też przyjemny by był, na pewno bezpieczniejszy niż to, co jest obecnie. A nie szukanie alternatyw w lasach. Tak, po lasach, po polach. Ostatnio miałem okazję z przyjaciółmi jechać, no to kolega miał niefart, najechał pod akacjami na kolec, no i trzeba było
oponę z przodu zmieniać. No, dobrze, że z przodu, gorzej jak z tyłu. No tak, więcej roboty. No tak. 726-114-114. My czekamy na wasze telefony wciąż. Koledze, powiedz, że pod akacjami się nie jeździ rowerem. Zresztą jak jechaliśmy, to krzyczał do nas: uważajcie, bo tu akacja. I znaczy, ja mam akurat to szczęście, że mam antyprzebiciówki założone. Natomiast w przypadku kolegi, no niestety, musieliśmy mieć wymuszoną przerwę. Pokazałem ci coś na temat antyprzebiciówki. To jest tyle, o wiesz. Tu. No, mi się akurat nie zdarzyło, także. A korzystam już 2 lata. Także. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Korzystaj ile wlezie, natomiast to też nie jest tak, że jak jest coś antyprzebiciowe, to już na zawsze będzie antyprzebiciowe. No, na pewno. Gdzieś tam kiedyś się materiał zmęczy pewnie. Natomiast jeżeli ktoś się zmęczył informacjami dotyczącymi wakacji, bo mogą być takie osoby, które są zmęczone tym, że są wakacje. A dopiero się zaczęły przecież. Ale są takie osoby, które są zmęczone, bo wiesz, wszyscy wakacje, a on jeszcze do urlopu to ma jeszcze pół roku, bo on na przykład w styczniu dopiero na wakacje, czy coś w tym stylu. No to drodzy słuchacze, zawsze znajdziecie na naszym portalu miedziowe.pl niewakacyjne na przykład imprezy. Imprezy cykliczne, takie jak na przykład klub filmowy Jerzmanowa, tym razem zaprasza na film Bezmiar, to już 5 lipca, czyli jutro o godzinie 19. Spokojnie można sobie wybrać po pracy, to nie jest w godzinach porannych. Zresztą też podobało mi się to nocne zwiedzanie w czasie lata w twierdzy, wczorajsze w kościele świętego Mikołaja w Głogowie. No, nocne w jasności? Tak, z jednej strony, no oczywiście w cudzysłowie nocne, z jednej strony rozumiem ilość osób, które przybyły. Bo faktycznie, gdyby lato w twierdzy odbywało się popołudniami, to jestem pewien, że cieszyłoby się jeszcze większym zainteresowaniem niż obecnie. A i tak cieszy się wielkim zainteresowaniem. Tak, nawet jak jest o 10, to jest sporo osób. Dokładnie tak. Niektórzy sobie nawet specjalnie wolne przecież biorą na lato w twierdzy. Lato w twierdzy trwa do 7 lipca, choć tutaj jeszcze mi Dominik Jeton mówił, że 8 lipca taka perełka, taki nieoficjalnie, taka wisienka na torcie to w Dalkowie. Wraz z czytaniem pamiętników. Więc jeżeli ktoś chciałby tak zakończyć jeszcze właśnie lato w twierdzy, to do 7 w zamku, a 8 jeszcze w Dalkowie można się spotkać z osobami, które organizują lato w twierdzy i nie tylko. I z miłośnikami historii przede wszystkim. My natomiast możemy się spotykać zawsze na miedziowe.pl, na portalu Zagłębia Miedziowego i możemy się spotykać także telefonicznie na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego w trakcie, kiedy trwa temat dla reportera. Temat dla reportera trwa do 9.45 i tak się zastanawiam, czy jeszcze pojawi się przed naszą przerwą reklamową jakiś telefon, może szybki, a może nawet długi. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Tak, zdecydowanie od was. 726-114-114. Czekamy na wasze telefony, drodzy słuchacze. Wtorkowe wydanie tematu dla reportera. Dziś między innymi na naszej antenie, na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego, także w portalu regionu miedziowe.pl. Informacje o inwestycji, która dzień czy dwa temu ruszyła. Konkretnie mówimy tutaj o Serbach, o przebudowie ulicy Gospodarczej i Kościelnej i powstającym tam łączniku. O! Dobrze, dobrze. To są dość istotne informacje. Istotne informacje, bo na remont gospodarczy i kościelnej mieszkańcy czekali już od dłuższego czasu. Będzie położony nowy asfalt. Droga będzie też na pewnym odcinku poszerzona. Niestety jeszcze na tym etapie inwestycji zabraknie chodników, bo zabraknie też aktualnie funduszy na dobudowanie chodnika, ale władze gminy czynić będą starania, aby pieniądze pozyskać i chodnik na odcinku gospodarczy też wybudować. Ale na razie póki co będzie trzeba się cieszyć z tego, co będzie wykonane, czyli poszerzenie drogi i położenie nowej warstwy bitumicznej właśnie na Kościelnej i na Gospodarczej w Serbach. O, no to są też bardzo istotne informacje. Natomiast my czekamy na istotne informacje od was, drodzy słuchacze, jeszcze przez na pewno najbliższy kwadrans. Czekamy pod numerem 726-114-114. Gdyby ktoś jeszcze oczywiście chciał nam o czymś powiedzieć, to proszę bardzo, śmiało, nie krępować się, dzwonić i mówić, co tam macie dla nas za informacje. Widzisz, i tak człowiekowi dałeś taką zagwozdkę i tak sobie czytam. O czym? O Górze Śląskiej. I co? No bo jest miejscowość Góra, a Góra Śląska to była stacja kolejowa. No, rzecz, na nieczynnym już dworcu. Znaczy nie wiem, czy on jest nadal nieczynny, no ale na pewno była to stacja kolejowa. Może dlatego niektórzy mówią Góra Śląska na miejscowość o nazwie Góra, bo Góra zawsze się nazywała Góra.
A Góra Śląska to stacja kolejowa. Tak się dowiedziałem przynajmniej z tego, co tutaj wyczytałem. No ale teraz nie o górze, tylko o tym, co u was, drodzy słuchacze. O górze tematów. Tak, mamy nadzieję, że góra tematów pojawi się w drugiej części tematu dla reportera. 726 114 114. My czekamy tutaj cały czas z Leszkiem Wspaniałym na wasze telefony. Na wasze wspaniałe telefony. Jeszcze tylko minut 13 do końca tego dzisiejszego programu, więc jeszcze możecie go wykorzystać. Może macie jakieś pytanie, może macie jakiś, nie wiem, problem jeszcze zauważyliście, może jest jakiś temat, gruby temat, który chcielibyście poruszyć, bo nie dajecie sobie rady. Wczoraj słyszałem, że był taki temat dotyczący podzielników. Tak. No to jest dla niektórych bardzo bulwersujący temat, no ale jakby nie było, jest to gorący temat, który się pojawia. Bo dotyczy ciepła. Tak, bo dotyczy ciepła jak najbardziej. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja nie mogę w tej chwili rozmawiać. Bardzo proszę odczytać Messengera. Ja tam napisałam, o co chodzi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak się okazuje, Messengerem też do nas możecie wysyłać wiadomości i Leszek już sprawdza wiadomość na Messengerze. O co tam chodzi, Leszku? Co tam się stało? No właśnie już zerkam na Radio Elka Zagłębia Miedziowego. Coś tam tylko się wydarzyło musimy takiego. Musimy wczytać, to chwileczkę musimy poczekać. No ale to w międzyczasie ja was będę umilał swoim głosem. Tak. La la la, la la la, la la la. Śpiewać będziesz. Oczywiście żarty żartami, ale 726 114 114 to numer do nas, który przypominamy co jakiś czas, żeby każdy był na bieżąco i żeby każdy wiedział, pamiętał, a jak można, to nawet można sobie zapisać jak najbardziej ten numer kontaktowy. 726 114 114. Przypominam, że po godzinie 10, dokładnie kwadrans po godzinie 10 na naszej antenie Kurier Dolnośląski, czyli kolejna audycja dotycząca tego, co dzieje się w województwie dolnośląskim, jakie nowe inwestycje i nie tylko, co tam ciekawego jeszcze wymyślono, to oczywiście o godzinie 10.15, ale teraz trwa temat dla reportera do godziny 9.45 i coś już wiemy, Leszku? Tak, wiemy. Pani Kasia tutaj bardzo mocno się przyłożyła do zadania, bardzo dziękujemy. Nie dość, że dobrze opisane, to jeszcze obfotografowane, bo przy drodze powiatowej wykoszono, ale nie do końca wykoszono, bo tak patrzę po zdjęciu. O co chodzi dokładnie? Już przypominam sobie naszej słuchaczki telefon. Chodziło o koszenie przy drodze w Nielubi, przy wyjeździe ze SKR-u i wyjazd z Kamionej na Nielubie. Zostało wykoszone traktorem, ale nadal nie widać dobrze drogi w Nielubi od Krajowej Dwunastki. Tam jest pewne wzniesienie i pod znakiem ustąp pierwszeństwa jest wysoka trawa. Źle to widać, a w Kamionej nie widać w ogóle drogi od Żukowic. Wysoka trawa plus dzikie bzy i może tam dojść do stłuczki. Bardzo dziękujemy za zdjęcia, pani Kasiu. Patrzę na te zdjęcia właśnie. Postaram się zainterweniować. Powiem w szoku, że widzę pole maków i jakichś białych kwiatków. To w jednym zdjęciu, a w drugim, no faktycznie, no ta trawa może komuś przeszkadzać. No, mogliby to wykosić i byłby święty spokój. Oboje jeździmy rowerem i wiemy, jak sytuacja wygląda. Przykładowo droga z Kłogowa w kierunku Borku i dalej Zaborni, no to tak jakby człowiek jechał w takim jednym wielkim tunelu traw. Ja tam nie jeżdżę. No, właśnie przez to tam nie jeżdżę. Tym bocznymi jeździsz, wiem. Natomiast jak już jadę autem i widzę, co tam się dzieje, to no właśnie, co tam się dzieje, to o poranku u nas, natomiast chciałoby się powiedzieć, że ja wiem, że jest 100 kilometrów dróg Do wykoszenia. Wiem, że sąsiad nie mógł podejść, wyciąć taką kosą. Od tego są służby. No ja wiem, ale już wiesz. Ale w Szczepowie na przykład mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i sami wykaszają na skrzyżowaniu. I przy okazji znaleźli chodnik. Ale wykopaliska archeologiczne w Szczepowie. Chodnik z lat 70. znaleźli. Tak. Ale XX wieku, drodzy słuchacze. Swoją drogą, to jak już mówimy o skrzyżowaniu w pobliżu Szczepowa, to sami słuchacze nie wyremontują tego skrzyżowania. No nie, tam to jest dziura jak, nie wiem. 726, 114, 114, taki dół można powiedzieć w tych mieszkańców tamtych okolic na tej drodze złapał. 726 114 114. Drodzy słuchacze, czekamy na wasze telefony. Póki co nie wiem, czemu komórka mi tu dzwoni, ale to oddzwonię po audycji. 9 minut zostało. Ostatnie 9 minut. Żeby ktoś jeszcze nam się chciał podzielić jakimś tematem. Jeżeli nie chcecie się dzielić tematami, to spokojnie. My wam się tutaj podzielimy tematami. Za chwilę położą asfalt. Mówię tutaj o tym, że postępują roboty na drodze powiatowej łączącej gminy Polkowice i Radwanice. To cieszy. Oczywiście nasz słuchacz też dzisiaj troszkę uderzył w ten ton dróg rowerowych. Dlaczego tam tak, a tu nie? I czeka.
No a właśnie, Leszku, a tak my coś wiemy, chociaż o drodze rowerowej do samego Kulowa? Nie wiemy. A też nic nie wiemy. Dobrze, nie, bo wolałem spytać, wiesz, bo wiem, że miała być ścieżka Głogów-Sława, później Głogów-Kulów i teraz to się chyba wszystko... Kuleje. Kuleje właśnie. No dobrze, no ale faktycznie o ścieżkach rowerowych, o nowych kierunkach na uniwersytecie, na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, które niebawem już nie będzie Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. To będzie pansem. Pansem będzie. Będzie rzucał pąsem można nawet. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Tak jest. Tak pięknie rozwinąłeś ten skrót. Wszelkie fotorelacje z wydarzeń również znajdziecie na miedziewe.pl. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja jestem mieszkanką Polkowic. Dobrze. Chodzi mi o taką sprawę, nie wiem, czy to do państwa, czy w ogóle. Chciałam się poskarżyć. I bardzo dobrze. Bo dba się o zieleń niby. Kupuje się kwiatki, sadzi, a nie dba się o to, co już jest. Nie ma na przykład takich tam liczek szanuj zieleń, nie deptać trawników. A szczególnie chodzi mi dokładnie o, ja kocham zwierzęta, o ludzi, którzy mają pieski. Na przykład ja mieszkam na 11 lutego na parterze i pod moim oknem jest piękny trawnik, który jest obgrodzony żywopłotem. I tu przychodzą ludzie z pieskami. Te pieski załatwiają się pod moim oknem. Mam pełno much w domu, no i niszczą te trawniki, które już są. Mm-hmm. Taki mam, po prostu mam żal, że kiedyś były, że szanuj zieleń, to wiem jeszcze jak chodziłam z małymi moimi dziećmi, to czytaliśmy te tabliczki i uczulałam ich, że nie wolno chodzić, że jest potrzebna zieleń dla miasta. No nie wiem, czy dobrze zadzwoniłam, ale boli mnie to, że niszczy się to, co już jest ładne. Mhm. Bo u mojego domu ten trawnik jest przepiękny, ale zostaje niszczony przez to wchodzenie. Czyli najlepiej jakby w ogóle nie chodzili, albo jak już chodzą, to niech sprzątają po sobie. No, oj, nie widziałam, wie pan, raz tylko zawracałam to, kiedyś były właśnie te kosze na odpady, były rękawice jakieś, no, szanowało się tą zieleń, to co jest, a no teraz tak. nie ma tego, jest taka samowola, o. Dobrze, mamy zanotowany ten temat. Broń Boże, żeby komuś zwrócić uwagę. A to nie, to nawet nie, bo jak pani zwróci uwagę, to później jeszcze się pani oberwie. No właśnie. Tak to standardowo wygląda. Jak człowiek zwróci uwagę, to popatrzą na niego jak na głupka i tyle. Dobrze. No właśnie, no. A tak nie? Baba nie wie, czego się czepia. Mhm. To dziękujemy za ten telefon oczywiście. Pozdrawiamy i będziemy tutaj dopytywać, co zamiar ma miasto Polkowice zrobić. Ale ja nie widziałam, że ktoś teraz, czy kiedyś były mandaty za to, że... Są, mandaty tam... dalej są za to. No a ja w tej chwili nie widzę, bo wychodzę i na spacer i po zakupy i nie widzę, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, co się dzieje. No ale to w taki sposób właśnie na naszej antenie pani zwraca też uwagę innym słuchaczom, którzy mają swoje pupile i też na przykład w Polkowicach chodzą na spacery. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, apelujemy, sprzątamy po swoich pupilach, no bo tak wypada po prostu, nie wypada nie sprzątać. Bardzo dziękujemy za ten telefon i no, pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Nie sprzątamy, to tak siara trochę, nie? No tak trochę. Słabo to wygląda, szczególnie... No generalnie w każdym miejscu, ale jak przychodzi się starówką i widzi się na chodniku to, co się widzi, to aż się odechciewa tak. Wszystkiego. Ja tylko dopowiem, bo nasza słuchaczka powiedziała, że mieszka w Polkowicach przy 11 lutego, to piękne święto jest wtedy w Polsce. Dzień do karmienia zwierzyny leśnej. No. Także jakby tam jakieś sarenki czy inne zajączki się pojawiły, to rozumiem, ale że się pojawiają pieski i właściciele, którzy nie sprzątają, to już druga sprawa. Zapytamy na pewno, czy... Nie wiem, będzie dbane jakoś bardziej, chociaż znając życie, to będzie odpowiedź, że jest dbane.
No przede wszystkim sami właściciele psów i mieszkańcy powinni dbać o to swoje otoczenie. A to, czy będzie tabliczka Szanuj Zieleń, czy nie będzie tej tabliczki, no to obawiam się, ja że... Ja widzę na Piastowie jeśli... sporo tabliczek Posprzątaj po swoim psie. I co? No właśnie. Ale i tak trzeba zwrócić uwagę. Poprawa jest? Jest poprawa, jest znacznie mniej tego wszystkiego niż było. Naprawdę. Czyli śmierdzący temat powoli będzie znikał, myślisz? Mam nadzieję, że jednak gdzieś tam to trafia do obywateli Zagłębia Miedziowego i gdzieś tam faktycznie już to będzie coraz lepiej. My też powoli będziemy znikać z dzisiejszym tematem dla reportera. Faktycznie. Tak, 9:45 prawie. To dobrze, bo jak słuchacze dzwonią, to i szybciej audycja mija i możemy was wysłuchać, zapisać tematy i potem ewentualnie poruszyć te sprawy. My, a w ratuszu oczywiście odnośnie pierwszego telefonu zapytamy, co z tym przejazdem, czy można tam jakoś skuteczniej zablokować przejazd. Chociaż z drugiej strony no, dostawcy mają prawo tam wjechać pod te ogródki gastronomiczne i dostarczyć towar. Pytanie, co zrobić, żeby nie łamali kierowcy przepisów. Przede wszystkim do nich zaapelować, żeby tego nie robili, żeby jeździli zgodnie z przepisami i patrzyli na znaki. A do połowy września taka zmiana organizacji ruchu w rynku od strony Sukiennic potrwa. Tak więc drodzy słuchacze, drodzy kierowcy, tamtędy aktualnie nie jeździmy. A przy okazji apelujemy do wszystkich kierowców w całym kraju i też przede wszystkim w Zagłębiu Miedziowym, bo na pewno nas słuchają. Znaki nie są po to, żeby je lekceważyć, znaki są po to, żeby ich przestrzegać. Tak, zapraszamy na temat dla reportera jutro na 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.